Czy można uniknąć trudów związanych z pogonią za zaszczytami? Pozwoliłem sobie w okresie wielkanocnym porzucić na chwilę list do Melanii i przejść do tak zwanych gnomów, czyli duchowych sentencji Ewagriusza. I dzisiaj zaczynamy pierwszą. Jest niedorzecznością, żeby ten, kto goni za zaszczytami, zdołał uniknąć trudów, które są przyczyną zaszczytów. Wydają się te zdania dość oczywiste, ale czasami warto się przy czymś zatrzymać, żeby sobie to uświadomić. Jeżeli ja gonię za jakimkolwiek zaszczytem, czy to będzie zaszczyt fizyczny, w sensie ekonomiczny, dotyczący władzy, czy czegokolwiek innego, taki zaszczyt materialny, czy zaszczyt duchowy, to jeżeli się dziwię temu, że ponoszę, czy znoszę, muszę znosić trudy związane z tą pogonią za zaszczytami, czy można się temu dziwić, czy jest to po prostu niedorzeczne, takie właśnie zdziwienie. Może warto sobie to uświadomić i po prostu odpuścić, jeżeli tym się po prostu zanadto przejmujemy.